Przejawem upadku kultury w Polsce jest bezkrytyczne, głupie adaptowanie do Polski zwyczajów o odrębnej przestrzeni kulturowej Stanów Zjednoczonych. Dziś wracając ze mszy świętej z okazji święta wszystkich świętych, zobaczyłem na jednym z krzaków porozwieszany papier toaletowy. Jest to widomy znak, że jacyś ubodzy kulturowo ludzie świętowali wczoraj Halloween. Zwyczaj, który nie przynależy do naszej przestrzeni kulturowej, jest zaadoptowany bezkrytycznie i głupio ze Stanów Zjednoczonych. Wywodzi się z satanizmu pogańskiego z Irlandii. Natomiast jest to obrzydliwy zwyczaj, tym bardziej, że my w Polsce mamy swoje piękne katolickie, ale także niekatolickie, pogańskie, rodzimokulturowe tradycje świętowania czy Dnia Zmarłych, takie jak zaduszki, dziady i bezkrytyczne przejmowanie takich głupich zwyczajów jak łażenie i zbieranie cukierków, przebieranie się za różne potwory czy obrzucanie krzaków papierem toaletowym jest poniżające dla naszego narodu i należy się temu przeciwstawić. Powinniśmy kultywować nasze tradycje, przede wszystkim tradycje katolickie, ale także folklorystycznie pamiętać o tych tradycjach rodzimokulturowych, zaduszkach, dziadach. Przebierać się za potwory możemy we wszystkie dni roku, ale na pewno nie w przeddzień święta wszystkich świętych. I nie należy adaptować, bezkrytycznie przyjmować wszelkich zwyczajów kulturowych z obszaru Stanów Zjednoczonych, bo co, następne będzie święto niepodległości i będziemy zajadać się indykiem, może jeszcze parady urządzać w amerykańskie święto niepodległości. Jesteśmy swoim narodem, mamy swoją kulturę, powinniśmy o nią się troszczyć i o niej pamiętać, a nie bezsensownie przyjmować obce zwyczaje.